strony Alien jesteśmy dzisiaj w Dindał, czyli w Dundal i tak dalej, w Mistfall, gdzie będziemy sobie czytać część aktualizacji oczywiście, związaną z Mistfoxami. No i tak, ja już mam Mistfoxa i postanowiłam, że tutaj Wam czytnę to, bo mam Mistfoxa na wiki, a tutaj mam wywiórkę. Więc tutaj Wam to czytnę, a potem pojadą robić zadania ze strażnikami leśnymi i po prostu tam już będziemy z tym Mistfoxem się kulać po tych lasach i tak dalej. Więc tutaj tylko czytniemy sobie tą kwestię tej pani, która jest chyba trochę zakręcona. Dobra. Oj, mamy klienta. Ahem, witaj, nazywam się Kit Short House. A to jest przytulna chatka Kita. Myślałam, że Kity, bo Kita to mi się kojarzy jakby z faceta, no ale dobra. Może facet jest? Nie, to jest laska. Podejdź bliżej i zapoznaj się z moimi zawodowymi zwierzakami do przytulania. Czyż nie są słodkie? To Mistfoxy, specjalna rasa lisów, która występuje rzadko, tylko w Mistfalu. Przed setkami lat zostały udomowione przez farmerów, którzy chcieli w ten sposób zabezpieczyć swoje plony przed gryzoniami i ptactwem. Obecnie są to najsłodsze i najmilsze stworzenia na całym świecie. A teraz najlepsze. Posłuchaj. No dobra, słuchamy. Przytulna chatka Kita. Oferujemy swoje przytulanie na miejscu oraz z ekspresową dostawą. Gnębią cię smuteczki? Pilnie potrzebujesz milusińskiego towarzysza? No tak, to jest bardzo, to bardzo mnie dotyka, powiem szczerze, naprawdę. Głowa do góry. W ciągu 30 minut od złożenia zamówienia online dostarczymy jednego z naszych licencjonowanych przytulaków. Na każdy adres zamów Mistfoxa już teraz, a Twój poziom energii skoczy do góry aż pod chmury. No, przydałby mi się takie zamówienie boksera. Tylko to nie materiał, nie? Nie zamawiasz tego tak po prostu. Uff, zrozumiałaś to wszystko? Tak, nawet dość mocno i dość osobliwie, osobiście i w ogóle. Lilian, właśnie otrzymaliśmy zamówienie na sesję przytulania. Premium z ekspresową dostawą, ale nie mogę się tym zająć, bo mam problem z, jakby to powiedzieć, małym przepełnieniem. Słyszę, że telefon wewnątrz dzwoni, ale nie mogę się dostać do środka. Liski ucięły sobie zbiorową drzemkę pod drzwiami i blokują przejście. Muszę znaleźć inny sposób. Czy mogłabyś w tym czasie zająć się dostawą? To zamówienie premium, dlatego wysyłam naszą najlepszą konsultantkę do spraw przytulania, panią Piggy. Puffs. Puffs, czyli łapki, ale słodko. Tak się pali do pracy, że ledwo może ustać w miejscu. Nie rozumiem, bo miała zamówienie, ale nie mogła go wykonać, bo liski zablokowały drzwi. Po czym nagle mamy się tym jednak zająć. Wysyła super konsultantkę do przytulania, panią Puffs, a nie mnie, a powinna wysłać mnie przecież, bo my tam zaraz pojedziemy, ja już wiem. I my pojedziemy właśnie do pani Puffs z liskiem, bo ona jest samotna, więc to tak trochę się ani kupy, ani dupy nie trzyma, przynajmniej ja tak rozumiem. Może też zrobię to inaczej? Napiszcie mi proszę. A klientka pochodzi z Dundal. Przekaż jej tę skrzynkę, gdy sesja przytulania dobiegnie końca, przywieź panią Puffs z powrotem, żeby otrzymać nagrodę. No dobra. Aha, czyli pani Puffs to może jest po prostu lisek. Nie wiem, bo... nie wiem, bo generalnie rzecz biorąc zrozumiałam tak, że to pani Puffs potrzebuje przytulania. Nie, tak jak już napisane to jest, że nawet ja tego czasami chyba nie rozumiem. No dobra. No i musimy tutaj pocisnąć ładnie, pięknie do osóbki, która będzie bardzo zadowolona z tej dostawy liska do przytulaskowania.
Ja też chcę taką dostawę. Tak bardzo bym chciała szczeniaka. No dobra. Koniec o mnie, ale to tak, wiecie, bardzo... Ten mistrzel tak bardzo mnie, słuchajcie, dotyka, naprawdę. I ta osoba niewidoma, i tak dalej, i te liski, i to wszystko, no po prostu jakoś tak... No było takich kilka momentów, kiedy stwierdziłam, że kurde, to tak jakby bardzo do mnie personalnie. Okej. Och, dziękuję bardzo. Wypuszczę Mistrz Foxa ze skrzynki. No i wypuszczamy Mistrz Foxa i Mistrz Fox... Jej, serduszko, oni się kochają od razu. Ach, taki milusi, miękki i ciepły. No dobrze. Co tu się dzieje? Co ćpiecie? Co wy ćpiecie? Dobra, dziękuję ci. Czułam się samotna i smutna, ale już mi lepiej. No na pewno, jak się dostaje takiego słodziaka. No dobra, i tutaj ten lisek tu zostaje, z tego co mi się wydaje. Tutaj. Nie czuję, że rymuje. A nie, to nie jest pani Paws. Coś mi się uwidziało. No robiłam tylko z tej późno nocy, ale spoko. To widocznie pani Paws to jest faktycznie lisek, który ćpał razem z nią. Dobra, czyli ja miałam ją zawieść, ale i tak ona już sobie poleciała, tak? No dobra. Dobra, czyli ja źle ogarnęłam. Myślałam, że te liski są na zawsze dla tych osób. A, no dobra. W sumie też taka usługa, nie? Jak trochę rzeczy traktują, wiecie, wypożyczam sobie kasetę wideo, żeby mi było weselej i potem ją oddaję, tak? Pożyczam sobie pieska, żeby mi było wesele, czy tam liska, a potem go oddaję. Bo tak, po prostu. No nic, no, spoko. Skończyło się na wytłuczeniu okna z tyłu. Jednak najważniejsze, że udało mi się odebrać telefon. To była ważna rozmowa biznesowa, a żaden z lisków się nie obudził, więc sukces jest podwójny. Dziękuję Lilian za dostarczenie przesyłki. Pani Pawsy wydaje się bardzo zadowolona. Okej, czyli pani łapki to jest lisek. No, czyli tak podejrzewam też poniekąd. Chyba za dużo tu jest tych lisków. Ciągle ich przybywa. No to trzeba je wykastrować. Gdy tylko budzę się rano, mam wrażenie, że widzę co najmniej 4 nowe sztuki. Z początku było miło. Pewnie czasem trzeba było spać na kanapie. Teraz jednak Mistrz Foxy są już wszędzie. Otwieram drzwi do szafy, wypadają lisy. Zaglądam do spiżarni, nie ma zapasów, są lisy. Wchodzę do łazienki, ach, nawet szkoda mówić. Czy z klopa też się lis wystaje? Wczoraj wieczorem, kładąc się do snu na trawniku w śpiworze, pomyślałam, Kit, musisz zrewidować swój plan biznesowy. Dobra, więc proszę Lilian, czy możesz mnie wysłuchać? No, mogę. Rozwiązanie jest jedno, oddać część lisów do adopcji. Wczoraj mieliśmy spotkanie biznesowe, zgłosiło się kilka ochotników. Mistrz Foxy lubią poznawać nowych ludzi i chętnie zobaczą wielki świat. A dzięki pieniądzom z adopcji będzie można wykarmić pozostałe liski i odnowić dom. Na dobry początek wymienię wybitą szybę. Gdy tylko odczujesz potrzebę przytulania, wróć do przytulnej chatki Kita. Nie musisz nic płacić. Będziemy mieli do tego dostęp? Dobra. No nie, dostępu nie ma. I ja myślałam na Wiktorii tutaj, że tutaj jest jakiś na czas, tak mi się uwidziało. A tu jest po prostu sklepik, gdzie mamy po prostu możliwość kupna liska. I już wam pokazuję, jak to wygląda w torebce. I będziemy się łączyć z Liką. Oto lisek w torebce. Wygląda dość śmiesznie. Tak naprawdę. Te łapki mu tak zwisają. I właściwie te łapki wyglądają bardzo creepy. Bo w sumie to tak dziwnie. Ta jedna spoko, a... Nie, tu są łapki, tam jest ogon, dobra. Te łapki są spoko, myślałam, że tam jest łapka matko kana.
No i wygląda to fajnie w sumie. No dobra, jak to są dwie łapki na tej ciemnej trawie, nie widziałam. To wygląda to fajnie i nawet tak, nawet spoko. Tylko on tak wygląda, jakby się chciał wydostać z tej torby. Dobra, to tak, to jest lisek i on kosztuje no 450 starcoins, tak? Tak, dokładnie. No i ja mam go na wiki, więc teraz będziemy robić zadania na wiki u właśnie strażników leśnych. Także przełączam się z wami za chwilkę, będę na wiki. No i okej, okay, i jesteśmy na wice i zabieramy się za te questy, które są tutaj u strażników. No i tak, widzę, że serwery się trochę odlagowały standardowo. Mamy liśka, tak jak mówiłam, więc go wypuszczamy, żeby sobie łow. I to jest przesłodkie. Brakuje nam do levelu 500, nawet nie, 405 punktów. Czyli dosyć mało. Dosyć mało, ale jednak, no, jednak dużo. Mam te questy do zrobienia, więc myślę, że damy radę to level wbić. Na pewno nie dzisiejszych questów, ale na pewno już będę nagrywać częściej teraz, żeby ten level po prostu wbić. Bo brakuje mi naprawdę bardzo mało i aż żal tyłek ściska, żeby tego nie zrobić. Zaczynamy. Wyglądasz na kogoś, kto docenia piękno natury. No tak. Czy wiesz, że strażnicy leśni rozpoczęli swoją działalność w 1919 roku, żeby chronić piękno naturalnych przestrzeni Jorwiku poprzez pielęgnację, edukację, opromowanie odpowiedzialnej rekreacji? Czy ja będę miała to wszystko robić? Super. O, widzę, że się zbagowałam, znaczy zbagowałam. Jestem już teraz w kimś. Spoko. Do naszych obowiązków należy utrzymywanie szlaków i pól kempingowych, ochrona dzikiej przyrody, szukanie i ratowanie zagubionych osób, ochrona przeciwpożarowa i edukowanie. Jesteśmy szczególnie zaangażowani w zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiednich warunków dla osób jeżdżących konno po szlakach. Zawsze szukamy ochotników do pomocy w realizacji tej misji. Czy jesteś taką osobą? Pewnie, że jestem, bo innego wyjścia nie mam. Ale jestem. Haha, wiedziałam, że można na ciebie liczyć. I stwierdziłaś to na ładne oczy. Rozumiem. Dobra, czekajcie, bo oczywiście. Ależ jestem niegrzeczna. Nawet się nie przedstawiłam. No, nie mogę powiedzieć, że nie. Dobra. Jestem Violet. Pracuję jako biolog dla strażników leśnych. Jestem specjalistką, tak dobrze, od dzikiej przyrody. No dobra. A co oznacza, że badam ogólne zdrowie populacji roślin i zwierząt oraz dbam o ochronę środowiska naturalnego i bezpieczeństwo osób odwiedzających nasze lasy. Fajnie, co? Brzmi nawet bardzo, ale to bardzo fajnie. Właśnie zostałam przydzielona do Parku Narodowego Mistwol i mam sporo do nadrobienia. Tutaj właśnie zaczyna się Twoja rola. Ochotniczko, mogłabyś mi pomóc w fotografowaniu dzikiej przyrody na potrzeby moich badań? Możesz wziąć mój aparat. Jest Natkins. Gdzie zaś się podział tym razem? Natkins to mój koń. Tak, w ogóle jest słodki jak cukierek, ale gdy tylko odwrócę wzrok, od razu gdzieś mi znika. No, taki samotnik, może też robi podróże. Czy mogę rzec... Cóż mogę rzec? Taki jego urok. No właśnie. Czy mogłabyś obejść miasteczko w poszukiwaniu Natkinsa i przynieść mi przytroczony do niego aparat? Mogłabym. No to ciekawe, że Natkins nie poszedł w las, tylko gdzieś do miasta. No dobra. I że ona wie o tym, gdzie on tam poszedł. No dobra. Dobra. No to co? No to ciśniemy. Zobaczymy, gdzie jest Natkins. I ogólnie ciekawa jestem, czy kiedyś wyruszymy z nimi w jakąś taką, wiecie, jakiś taki patrol do lasu i tak dalej, nie? To by było całkiem, nie? To by było całkiem. O, jest jakiś koń, dobra. Ma aparat? Wtedy jak sobie jechałam do przodu i nagle... Ma aparat! Co za fotografowała...
Fotograf AFEM jest. Dobra, po prostu. To ciekawe. To bardzo ciekawe, że aparat akurat do konia przytwierdziła. Czekajcie, bo się zgubiłam. Gdzie mam tu jechać? Tu jest jakaś droga, czekajcie, chyba tędy. Dobra, no nareszcie, nie, to nie tędy. Nareszcie widać ludzi, bo przed chwilą tutaj robiłam ten zadania i robiłam, ogarniałam konta i było bardzo źle. Nie, to też nie tędy, bo się wracamy. Mówiłam, się zagubiłam się, no. Zagubiła się alien, taka alien lama. To tu? To chyba tu, nie, czekajcie, to nie tu. To się jedzie naokoło. To tu, dobra. Dobra. Komuś to kończy mnie, bucie. Dobra. Tak, to mój aparat, popatrzmy. Obiektywy wydają się w porządku. Możemy jechać. O! Zanim weźmiemy się do pracy, musisz nauczyć się posługiwać aparatem. Okej. Okay. Wzgórza i łąki w całym Mistłu są pełne królików. Znalezienie jego jedynego nie sprawi ci trudności. Weź mój aparat i zrób zdjęcia jedynemu z tych huńcwońców. Huńcwotów. Sorry. Powodzenia, huńcwot. No dobra, tak jak gatek chyba. Okej, okay, dostaniemy jakąś bluzeczkę. Mamy jechać tędy. No to jedziemy tędy. No i cóż, mieli Państwo, no i jeszcze raz zaczynamy reputację u strażników. Ciekawe, co się wszystko rozwinie. O, nie tędy. Nie tędy. Jak to się wszystko rozwinie. No, jestem bardzo, bardzo zainteresowana tą repką. Dobra, gdzie jest ten huńcwot? Tu mamy te migotki. To pojedziemy sobie drogą. Drogą lasem. Jest huńcwot. Dobra. Zakładam, że nie mogę zrobić zdjęcia z konia. Tak jak było przy zdjęciowej wykreślance. Nie, gdzie to było? Gdzieś to było, że nie mogłam zrobić zdjęcia z konia, więc... zrobimy zdjęcia. Aha, już wykonałem. Dobra. Dobra. Szybko poszło. Okej. Okay. To teraz sobie skrócimy. To jest w ogóle piękny teren na grilla. I w ogóle tutaj fajnie, że te grille są, bo w Japonii jest ich mało. I gdzie to jeszcze mi brakowało grilli? Brakowało mi gdzieś grilla ostatnio. Bardzo, bardzo. No ale na szczęście tutaj są, więc to jest fajne, że jest ich więcej. Dobra. Świetne zdjęcie. Króliczki to najbardziej fotogeniczne stworzenia. Nie sądzisz? Nie wiem. Okej, Wiktorii, pokazałaś, na co cię stać. Zostaniesz moją asystentką dla fotografowania przyrody. Do spraw. Fotografowania przyrody. Witaj w gronie strażników leśnych, ochotniczko. To miło, dziękuję bardzo. Aha, i to jest cały quest. No ale na tym się, jak widzicie, sprawa nie kończy, bo mamy reputację. Zobaczmy, ile w niej będzie zadań. Dwa! Dobra, fotografia... co? Plenerowa dla Violet Żaby. Żaby! I fotografia plenerowa dla Violet Wiewiórki. Bierzemy żaby! Mistrz zamieszkuje kilka gatunków żab, ale dziś zależy mi na zdobyciu informacji o jednym z nich. To jest Pelophylax mistralia. W innych częściach Jorwiku populacje żab się kurczą, ale w Mistwal te jakby mają się świetnie. Może gdy zbierzemy lokalne gatunki. Zbadamy, sorry. Gatunki. Uda nam się wesprzeć rozwój żabich populacji w innym miejscu.
Wszystko zaczyna się od fotografii, Wiktorii. Dlatego weź mój aparat, żeby zrobić zdjęcia trzem żabom. A, teraz trzem, okej. Okay. W naturalnym środowisku. No dobra. Po 75 jest. Dobra, tu mamy 635, więc brakuje już 375 punktów. 65, sorry. To nie jest dużo. Nie wiem, czy dla Was nie nagrać czegoś na zaś po prostu, wiecie? Żeby było, a ja sobie już biję ten poziom. Po prostu od tak. Zobaczymy, zobaczymy jeszcze. Zobaczymy jeszcze. Lecimy po żabki. Zakładam, że żabki są gdzieś przy jeziorkach. A jeziorko jest tu. O, jest żabka! Jest żabka! Jest żabka, no schodź z tego kuniejka. Schodź z tego kuniełka. Gdzie to ma aparat? Tu jest aparat, dobra. Tadam! O, jaka słodka mała żabka, jak ta do tego. Jak ta do torby, co była kiedyś. Dobra, słuchajcie, jeszcze tutaj muszą być żabki, to pójdziemy w zapiechtę. Bo to gdzieś tu przy tym jeziorku musi być ta żabka. Pamiętać tylko trzeba, że konia się zostawiło tam daleko. Tak, tu jest żabka. Dobra, o jaka wielka teraz jest ta żabka. Słodka. Ropuszka, łosis i ozor. Jaki ozor. Dobra, i teraz... I teraz tu pójdziemy tą drogą. Tu. Nie wiem, gdzie to ma być. Tutaj gdzieś? Czekajcie. No, rzekomo. Tutaj są też obszar poszukiwań, tak powiem. Ale... Czy to tam jest żabka? Nie, to nie, to są grzybki, sorry. Bo niby jestem tu przy nich gdzieś, ale... Tam coś jest, czekajcie, to jest żabka? Tak, tam coś jest, zobaczcie. Dobra, to tutaj jest coś. My na pieszo pobylamy, dobra. A tu żabki nie ma, tu sobie się wsysła pod ziemię. No spoko. No spoko. To w ogóle jest fajnie. O, szajer, ciekawe, czy to jest czyjś... Nie, to nie jest dziki koń, bo nie ma napisu. Ani czyjś koń, chyba też to nie jest. Się pasie szajer, znaczy bardziej przywiązany i bardziej się tutaj, no, poi. Dobra, musimy pocisnąć dalej. Mamy studnię. W sumie jak już tak sobie stoję tutaj ładnie na nóżkach, to sobie napełnię wiaderko. Bo czemu nie? No i dobra, musimy teraz wrócić do naszego konia, który jest gdzieś tam na początku. No, chyba trafi, mam nadzieję. Ten lisek jest cudowny, ale ma długi ogon, nie? Ten lisek. Długi ogon ma. No dobra, mamy jeszcze do zrobienia dwa zadania, w sensie to zadanie i następne. Więc zrobimy i chyba na tym zakończymy. To po prostu będzie jako jeden filmik. Koń był tam przy jeziorku, sorry. Jeziorko jest tutaj. Gdzie mam tego konia? Jest konia. Dobra. Dobra, dobra, dobra. No to chodź. Lecimy do pani tej. O, hafli się ładnie wyglądają, nie? To jest ten hafliś, ten stąd. Bardzo mi się hafliś podoba, ale nie wiem... Nie wiem, czego chcę. Musimy aż pościnąć tą dziewczynę. O, no, takie owijki ładne. To fajnie wygląda bardzo. No, te owijki są bardzo, bardzo fajne, powiem szczerze. Fajnie dobrała. Pozdrawiamy oczywiście. A, fajnie dobrała do tego haflisia. Ten haflis w ogóle jest bardzo ładny, ale czekam na nowe maści i konomery. I ten. Ktoś mi powiedział, że nie mówi się konomera, tylko konamara. Nie, mówi się konomera. Znaczy, przynajmniej się tak czyta. Nie wiem, jak się mówi, ale. Ada się czyta. No dobra. Dobra. Czy łatwo jest być zielonym? Ja lubię zielony, więc myślę, że łatwo mi. Jak wskazują lokalne źródła, tak, te żaby są zielone jak ryby, zdrowe jak ryby, sorry. Strażnicy leśni z Jorwiku dziękują Ci za wyświadczoną przysługę, ochotniczko.
Dobra. Dzisiaj mogłabyś mi pomóc w badaniu lokalnej populacji Sciurus mistralia, czyli coś ze szczurkiem, no to wiewiórki, tak? Znanych lepiej jako wiewiórki z Mistral. Wiewiórki z Parku Narodowego Mistral są nieco większe od swoich kuzynek z jodłowego gaju. To pewnie za sprawą występujących tu licznie orzeszków piniowych. Jeśli przyniesiesz mi 3 zdjęcia wiewiórek zamieszkujących ten rejon, będę mogła zbadać, czy jedzą tyle, bo gromadzą zapasy tłuszczu na chłodne dni, czy po prostu z natury mają ogromny apetyt. No dobrze. No dobrze, no to robimy. Dużo osób robi te zadania, wiadomo. Dużo osób je robi. No ja mogłabym to robić już od środy, no ale wiecie, chciałam wam nagrać, więc no wiecie, nie? A 2 dni to jeszcze nie taka tragedia. Dobra, widzę, że wiewiórki są trochę chyba dalej. Trochę dalej są niż żabki i króliczki. No można się było tego spodziewać, w końcu ten las jest taki dosyć spory. Ten las jest taki dosyć spory. Więc i wiewiórek można się spodziewać dalej. Ale w sumie nie widziałam ich nigdy poza jakby, wiecie, zadaniem. Więc chyba ich tu nie ma. Tam jest jakaś wiewiórka. No to już. No to już. Ciśniemy z tym aparatem. No, come on. Tu jest wiewiórka. No ktoś tu koniem podjechał. Dobra. No słodka, jak nasza. I te czyjeś kopytka, no tak. I te czyjeś kopytka. Tu jest jakaś wywórka, czekajcie. Gdzie ona musi być, ta wywórka? Chyba gdzieś wysoko. Czekajcie, tu jest jakaś gdzieś, ale nie wiem gdzie. To musi być gdzieś niżej. No nie, tu jej nie widzę. Czekajcie, bo to wiecie, no to. No jak to tak, halo? No ale halo. No a tutaj? Pewnie minęłam tę wiewiórkę 2 razy, ale to nic. Ale to nic. Nie wiem, czy co, idziemy stąd, bo ja tutaj raczej tej wiewiórek nie znajdę. Czuję się jak w jakimś Ajonie. Idź znajdź coś, tam jestem w lesie, są takie dźwięki. Magiczne. O, czy ja tutaj mogę spaść jakoś? Nie mogę, nie? Dobra, muszę tu jakoś przejść. Spadnę tu? Nie spadnę tu. Ho. O mamo, tam jest nasz konik w ogóle. Tam jest nasz konik, zobaczcie. Tutaj był nasz konik gdzieś. Tam jest. Dobra. To idziemy tutaj, może tu znajdziemy szybciej wiewiórki. Może tu znajdziemy szybciej. Jakie te drzewa są ładne. No dobra, tam jest coś migocze, dobrze widzę? Nie, to też są grzybki chyba. Bo mi się już wyłubię migocze, słuchajcie. Ale coś tu widziałam. Ale coś tu widziałam ciekawskiego. I była to wewórka. Dobra, i jeszcze jedna powinna być na wprost, to idealnie. No dobra, ale ja bym chciała tutaj to zrobić. Na wprost? Na wprost.
No i tam coś chyba się migocze, albo mi się wydaje. Nie no, migocze się, migocze. Dobra, my ciśniemy na pieszo, wszyscy konamy na pieszo. Dobra, spełnione. I znowuż Aliskowi zrobiliśmy zdjęcie ślicznie. Dobra, mamy to. Teraz musimy, tu jest droga, która mi się podobała. Teraz musimy sobie wrócić pieszo do konia, niestety, niestety. No i dopiero polecieć do pani Violet. Do pani Violet. No ta droga tutaj górska, można by ją tak nazwać, jest bardzo, bardzo urokliwa, bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo. Mogłam wziąć konia, kurde, a nie teraz zapylać na piechty. Jeden nasz wierzchowiec. No, chyba nie tu jest nasz wierzchowiec. Gdzie nasz wierzchowiec? Tu jest ta dziewczyna, która ma ładne owijki i sobie spaceruje. I zacnie, zacnie. Dobra, ale ja chcę naszego wierzchowca. Dlaczego tu nie ma takiego czegoś jak puf i przywołanie konia? No, czy tam fuf? A czy tam fif? O, tu jest. Nie, to nie nasz. Tam dalej jest nasz. Dobra. Stoi widuś tam. Po środku drogi. Czeka na wilki. Dobra. No i już. I lecimy. No i to będzie chyba wszystko. Przyjrzymy sobie oczywiście jeszcze, czy mamy jakieś aktualizacje, czy coś się odblokowało. Coś się może odblokuje. I zobaczymy. Hyc. I zobaczymy, czy możemy to zrobić. Czy nie. Bo sama jestem ciekawa. Swoją drogą to bardzo niefajne, że można autobusem stąd do centrum handlowego się tepnąć, ale już z centrum handlowego tutaj nie można. Na przykład, tak, tam z Fortu Pinta tutaj autobusem. No w końcu autobusy, tak, no to mogłyby kursować i tu, i tam, nie? No ale może to kiedyś zrobią, żeby tak dodać tam ten przycisk. Ale słodziaki, całe policzki pękate od przysmaków, czyli nie są takie duże, tylko po prostu gryzą orzeszki piniowe i to w dużej ilości. Zapiszę te zdjęcia, żebyśmy mogły śledzić wzrost populacji w czasie. Dziękuję, że znowu pomogłaś strażnikom leśnym. Okej, i w ogóle tak, dostaliśmy taką o, torebkę. Ta torebka była gdzieś na zdjęciu i ona jest bardzo ładna. No ja mam podobną, tylko ja mam, wiecie, taką, znaczy podobną w sumie, wiecie o co chodzi. No też trzy kieszonki i czwartą na zwierzaczka, tylko ja mam taką bardziej myśliwską, nie wiem, myśliwską, czy tam taką leśniczą, powiedzmy. A teraz tak, wiecie o co chodzi, taki styl, nie? O, odblokowało nam się, ale musimy tutaj pięknie, ładnie, słuchajcie, porobić repkę. Nie mam pojęcia, ile zaraz tej rybki mamy, zaraz sobie zobaczymy. I zobaczymy sobie w dostęp codziennych. Codzienny sprawa dla mobilnego hydraulika. Nakarmy wiórki, ale to raczej Steve. No czyli nie mam nic. Nie mam nic. I jeszcze zobaczmy sobie tutaj reputację. O, mamy już ładnie, pięknie neutralna i mamy już 210. Nie wiem, ciekawe, czy to od 510, no to by było już, czy tam od 500, tak? Od 500, sorry. Od 500 byłaby tu ta reputacja odblokowana u tego gościa, jak tak, no to byśmy już w sumie dzisiaj mieli, ale no wiecie, tak jak mówiłam, chciałam wam to nagrać. No to tak czy inaczej to, wiecie, no, nagramy, tak? Prędzej czy później, więc to nie problem. Bardzo szybko to idzie. Chociaż chciałam tego gościa znaleźć, nie wiem, czy on jest gdzieś przy stajni. A stajnia jest tutaj. Pojechałam. O Boże! A, da się tak, super. Szkoda, że nie da się tak przez dwa ogrodzenia. Mam nadzieję, że nie utknęłam teraz w czarnej życi. Nie, raczej nie, dobra. No dobrze, no to odciśniemy tego gościa i tam się przy nim pożegnamy. I tu, o widzicie, już mamy tego gościa. I opsa, tu ludzie już widzę chyba robią tą reputację. No my nie możemy. Hej Wiktorii, Violet mi o tobie opowiadała.
Po prostu tutaj, gdy jeszcze trochę mi pomożesz, wybierzemy się wtedy na wspólną wyprawę. O, to ciekawa obietnica. Dobrze, czyli warto tą rybkę oczywiście robić. No i cóż, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapę się w górę. I do zobaczenia na końskim szlaku Star Stable. Tak w ogóle on jeździ na Mustangu. Ale słodko. Fajnie, że to w zasadzie jeżdżą na takich nowszych koniach, a nie tylko na startowcach. Jej, super. Dobra. To co? Do zobaczenia na końskim szlaku Star Stable. Wiecie co? Jeszcze nie do zobaczenia. A, to nie jestem ja, trololo, ja jestem tutaj. Ktoś się akurat tak ładnie ustawił. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Ma liska i lisek biedny nie biega. Wypuść liska! Wypuść liska! Poszła sobie. Ja wypuściłam wiewiórkę. Na lilce nie mam liska. Mili Państwo, stwierdziłam, że nie będę tego nagrania tak po prostu zakończać, dlatego że zostało nam jeszcze trochę do zrobienia tutaj tych zadań i nie zajmie to jakoś bardzo, bardzo długo czasu, dużo czasu, więc dogram to po prostu na lilce i zakończymy w ten sposób po prostu Mistfall aktualny, że tak powiem. I nie będę tego po prostu rozwalać na 10 tysięcy odcinków, bo to nie ma przecież sensu, a myślałam, że te questy potrwają dłużej, bo ja już je robiłam. Dobrze, i mamy dzisiaj, jest nowa, jakby nowa reputacja, w sensie nowa, nowe zadanie, na tej samej zasadzie, ale jednak troszeczkę inne, więc postanowiłam Wam je pokazać. Matko, ile konamer. Postanowiłam Wam je pokazać. Witaj, moja ulubiona strażniczko ochotniczko. Bardzo przyda mi się Twoja pomoc przy najnowszym badaniu. Dzisiaj na tapecie jest gatunek Erinaceus jorvegius, czyli jeż jorwicki. Jeże są na ogół spokojnymi stworzeniami nocnymi, ale w Mistfall wydają się aktywne przez całą dobę. Tak często się przemieszczają, że mamy problem z określeniem granic ich środowiska naturalnego. Weź mój aparat i zrób zdjęcia. No tak, bo aparat jakby ma coś w związku z tym, żeby określić granice. No ale dobrze, może okaże się lepiej, inaczej. I zrób zdjęcia trzem różnym jeżom z lokalnej populacji, żebym mogła ustalić jej zasięg. No i mamy tutaj pięknie, ładnie. Tak jak mówiłam, ja już te questy robiłam na Wiktorii, no ale stwierdziłam, że dlaczego w sumie nie, skoro tak czy siak po prostu nie zajmie to bardzo dużo czasu, słuchajcie, więc no ci, którzy oczywiście te questy robili, to nie muszą jakby tego typowo oglądać i się przyglądać. Ci, którzy nie robili, no to zapraszam. Znaczy ci, którzy nie robili, po prostu niech sobie puszczą mnie w tle, tak jak pisaliście mi w komentarzach, to jest bardzo, bardzo miłe. Żeby właśnie puścić sobie mnie w tle i coś sobie swojego robić. I to jest właśnie fajna sprawa, powiem wam szczerze, bo nie musicie dokładnie wszystkiego dosłownie oglądać, skoro i tak na przykład to znacie, ale właśnie ktoś napisał, dużo osób napisało, że mimo tego, że wie o czymś, to puszcza mnie w tle, żeby zobaczyć sobie, co ja mam ciekawego do powiedzenia. To było bardzo, bardzo miłe. Bardzo, bardzo. I mamy słodziutkiego jeżyczka. Przesłodziutkiego jeżyczka. I powiem szczerze, że na Wiktorii trochę się ich naszukałam, bo zacznijmy od tego, że pojechałam tam, gdzie są wiewiórki i króliki, ale potem tak mówię, halo, halo, gdzie ta plamka? Mówię, nie ma plamki. No to wracam. No i jak mówię, matko, to będzie szukanie w mieście, to nie będzie moje ulubione zdanie itd. itp. Zresztą jednego, nie, to nie jeżyka, to wiewiórkę przegapiłam. Ale ogólnie już wiecie, już się nastawiałam negatywnie i tak dalej, ale nie jest to taką aż tragedią, przyznam się szczerze, że nie jest to aż taką tragedią, no ale trzeba być po prostu uważnym, a że tutaj jest bardzo dużo tych szczegółów, tak, więc moje oczy trochę szaleją, ja mam oczopląs na co dzień i znalezienie tych migotek dla mnie jest momentami dosyć ciężkie, możecie mi wierzyć lub nie, zresztą osoby krótkowzroczne raz widzą dobrze, a raz źle i na przykład dzisiaj jest taki dzień, kiedy nie jestem zbyt zadowolona ze swojego wzroku. Ja staram się ten wzrok mój codziennie ćwiczyć, ale no nie jestem z tego wzroku zadowolona, więc no ten Mistfall trochę mnie tak, wiecie, przytłacza jakby, jeżeli chodzi o wzrok. No ale staram się, że tak powiem, staram się dla Was robić, staram się tutaj ogarniać repkę,
i mieć jakby to wszystko tam powiedzmy na maksa. Wiem, że jeden jeżyk jest tutaj, więc sobie już po niego pojedziemy. Bo chyba on był gdzieś tutaj, ale matko kona, tu chyba go nie widzę. No powinien tu być. No nie, no ja myślałam, że on musi raz pić w tych samych miejscach. Boże, kto... Koń tam komuś się pasał, ale... Nie, jest, nie za blisko. Dobra, pomyliłam się. Jest tutaj, dobra. Jest, dobrze, dobrze myślałam, że jest tu, ale myślałam, że jest w innym miejscu. Dobra. Czyli spią się w tych samych miejscach. Koń się pasał, ale robimy zdjęcie trawce, nie jeżykowi, ale to nic. No, także trochę mam takie myśli, wiecie, niepoukładane, bo w sumie ja nie zamierzałam w sumie nagrywać dzisiaj, ale stwierdziłam, że nagram, ponieważ chciałabym tą repkę na lince robić, a szkoda czekać, nie wiadomo jak długo, bo tak, po prostu, tak, więc stwierdziłam, dobra, nagram, weź dupę w garść i do roboty, do przyjemnej roboty zresztą, no bo gry są raczej przyjemną sprawą, więc wiecie, no, nie ma co. Dobra, lecimy sobie do strażniczki i potem będziemy ruszać w drogę, tak jak obiecał nam Alonso. Doskonale, mój aparat oznacza zdjęcia współrzędnymi GPS. Proszę bardzo, jaka nowoczesna technologia, więc mogę je porównać ze wcześniejszymi wynikami, żeby się lepiej zorientować w migracji tych zwierząt. Świetna robota, Lilian. No i teraz nic nie mamy, ale oczywiście, hej Alien, pozdrawiam Cię gorąco, droga Victorio, Blueberry Bell, ale fajne nazwisko. I tak, nie mamy nic oczywiście napisanego, że no tak, teraz trzeba gdzieś tam jechać, ale mamy przecież, mieliśmy mieć repkę u tego gostka, więc zaraz tą repkę tutaj pociśniemy. Ta muzyczka jest słodka. Ej, czy dobrze pojechałam, źle pojechałam? Nie, dobrze pojechałam, nie wiem, dobrze pojechałam. Bo tutaj pewnie się zabijemy o słupek, no właśnie, ale czekajcie. Alien Tuwik Mini, no nie, koń, dawaj. Dawaj, koń, nie stresuj się, damy radę. Hejc, nie, o, poszło. Dobra, tu musimy sobie ogarnąć swój schafliś. Sorry za chrapanko. Sebek tam oczywiście usnął, bo jest mega za muła, ale postanowiłam też, nie będę się podawać, jest za muła, ziewać mi się chce, ale będę nagrywać. Dobra, idziemy do Alonso. Mamy chyba teraz 510 punkcików doświadczenia. Już Wam mówię. Tak jest, doświadczenia reputacji. Dobrze, czytamy Alonso. Wysłałaś zaproszenie, co? Jeszcze chwilkę, please, wysłuchaj. Dajcie mi momencik. A to nie ona. Jaka chwilka, please, nie rozumiem. Matko, dobra, bo ja pisałam coś innego. Dobra, no nie wiem, ja już sama jestem zakręcona. Ty jesteś pewnie Lilian. No tak, zgadza się. Przyznam, że to... Czy wiesz, że strażnicy leśni rozpoczęli swoją działalność... No nie, hachaj mnie tu po ekranie teraz, co? Swoją działalność w 1919 roku, żeby chronić piękno naturalnych przestrzeni Jorwiku poprzez pielęgnację, edukację, opromowanie odpowiedzialnej rekreacji? Wiem. Mam na imię Alonso. Jestem przewodnikiem konnym w szeregach strażników leśnych w Jorwik i szaleję za końmi. Jej, idealny chłoptaś do podrywania. Zawsze tak było. Nawet zanim dołączyłem do strażników. Urodziłem się w Chile, a mój ojciec jest Bagualero, nie wiem, co się czyta. Tak jak cowboy, tylko pracujący na niesamowitych, tętniących życiem przestrzeniach, które po prostu musisz zobaczyć. No, zabierzmy do Chile. Kocham swoje rodzinne strony, ale życie Bagualero nie jest dla mnie. Wolę odkrywać przed innymi uroki odkrywania piękna natury z grzbietu konia. Wolę odkrywać przed innymi uroki odkrywania. Wolę masło, które dam innym masło do kanapek. Nie wiem, jakoś tak.
Zaczynałem jako przewodnik w Chile, ale gdy nadarzyła się okazja wstąpić w szeregi SORY, strażników leśnych na nowym posterunku w Mistwal, nie mogłem jej przegapić. Biorąc pod uwagę wyjątkowe przywiązanie Jorwiku do koni, gdzież indziej mógłbym podnosić swoje kwalifikacje jako przewodnik konny? No oczywiście, że tylko w Jorwiku. Witamy Fryza. No i nie ichachaj mi to pojechanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak odpowiedzialnie pokonywać szlaki, z przyjemnością Cię tego nauczę. Drogi, drogi Alonso, już tyle razy tutaj siedzieliśmy, że na tym koniu i tak dalej, że co? Proszę Cię. Dobra, nie wiem, ktoś proponuje mi zabawę. Alien. Oczywiście pozdrawiamy. Pozdrawiamy Stellę, pozdrawiamy Ruby, pozdrawiamy wszystkich. Dobra. Chcesz nauczyć się więcej? Świetnie. Jasne. Zacznijmy od krótkiej wycieczki do jednego z moich ulubionych miejsc w parku. Wzgórza Owocowego. Brzmi pysznie. Już widzę ten blask w Twoich oczach. No chyba kawałek śliny w moim głąciku ust, bo owocowe jest pyszne wszystko. Alien, nagrywasz? Owszem, nagrywam. Dobra, nagrywam. Chcesz tam wyjechać? O, jaki piękny Lipican tutaj pięknie nam zrobił lewadę. Chcesz tam wjechać na swoim koniu jak zdobywca dzikiej krainy? Rozumiem. No to jest dzika kraina w sumie dla nas jeszcze. Ale nie każda wycieczka musi być ekspedycją. Potraktujmy to na luzie. Super sprawa. Niech Twój koń przyzwyczai się do widoków, dźwięków i zapachów nowego miejsca. A to jest bardzo fajne, że o tym pomyśleli, że koń musi się przyzwyczaić i oswoić. Super. Dzięki temu będę także mógł ocenić poziom Twojej umiejętności na szlaku. Mówiłaś, że przychodzisz z myślą o treningu, prawda? Dobrze, Lilian, szykujmy konie. Okej. No to jedziemy. On biegnie kłusem tak szybko, że ohoho, ale dobra. Dobra. No i ten kłus jego to naprawdę zapyla nieźle. No ale dobra, no ciśniemy, ciśniemy. Ja tutaj cwałem on kłusem. Miałem jechać tu kłusem, to już bym go nawet zgubiła. No i zahaczyłam się, wiedziałam, że w to wjadę. Niech dąży. Fajna taka wycieczka z NPC-em. Fajna, fajna. Dobra, a co tam było za łapka? Jakaś taka dziwna, ciekawe. Swoją drogą. Nie wiem, co to było. Może to było od niego, dobra. Okej. Alien, no ale co ja mam wam napisać, dwie drodzy? Wzgórza Owocowe. Pięknie to, co? Lubię tu przyjeżdżać, żeby trochę pobyć w ciszy. A moja wierna Marley szaleje na punkcie dzikich owoców. Prawda, kochana? O, jak słodko. Owoce w Mistwal rosną naprawdę obficie. Zbieranie i pojadanie to sama frajda i smakowity sposób na poznawanie naszego parku. Słodkościowo. Pamiętajmy jednak o zasadach. Zatrzymaj się i odpocznij. Wróć do mnie, gdy będziesz gotowa na dalszą wędrówkę. Jestem gotowa, proszę pana, jestem. Także spoko. Ale fajnie, że tu można odpocząć, właśnie popatrzeć w tych choineczkach. Po tym klimacie i w ogóle. I tak, to jest bardzo ładnie. Naprawdę ta mapa bardzo mi się udała. Marty najadła się już owoców po uszy. Co ty na to, żebyśmy jechali dalej? Pójdę pierwszy, a ty dokończysz sama. Poczekamy na was przy nowym posterunku strażników leśnych i nie zapomnij, Lilian, będę się przyglądał, jak ty i Blue Pearl radzicie sobie z jazdą na szlaku. Potraktuj to jako próbę.
Okej, czyli teraz on pojedzie, tak, a ja będę ten. A nie, jedzie normalnie, to super. Znaczy, że możemy sobie za nim jechać, nie potrzebuję jakoś bardzo szybko tam dotrzeć, powiem szczerze. No i teraz ten kłus, a on idzie z tempem, nie idzie kłusem. Dobra, uwaga, przyspieszył. Przyspieszył. No ten Mustang jego to ma niezły motorek w tyłku. Fajna jest taka wytryczka, szczerze. Fajnie w ogóle razem pojeździć w tym też, ale w SSO. To jest bardzo, bardzo przyjemna sprawa. Mimo tego, że to... O, mogłam jechać w prawo. No, a, mogłam jechać w prawo. Nie, nie uciekaj mi. Gonimy go. Jedzie tam. Dobra, jest tam. Dobra. Taki relaks dla tych, którzy uwielbiają konie oczywiście. Muszę przyznać, Lilian, że fantastycznie sobie radzisz w siodle. No trochę tutaj jeździłam, chociaż zahaczyłam się o drzewo, także nie wiem, czy tak fantastycznie. Wydaje się, że Blue Pearl także nie ma z niczym problemów, nawet w nieznanym terenie. Łączy Was silna więź, a to bardzo ważne. Jazda szlakiem opiera się na zaufaniu, niezależnie od tego, czy pożądamy udeptaną trasą, czy przedzieramy się przez niezbadane chaszcze. Okej. Jeszcze jedna rzecz, którą warto zapamiętać, wybierając się na szlak. Twój koń spali więcej kalorii podczas jazdy po równym terenie, niż podczas jazdy po równym terenie. Weź tę przekąskę, Blue Pearl na pewno się ucieszy. Okej, dziękuję bardzo. Dostaliśmy jabłuszko. I 20 dla strażników. Jabłuszko oczywiście ląduje do jabłuszek. I super. Jako, że wykazałaś się umiejętnością jazdy po szlaku, być może chciałabyś otrzymać inne zadania od strażników leśnych. Jednym z moich najważniejszych obowiązków jest szukanie i zajmowanie i ratowanie, wybaczcie, zaginionych. Dość często się bowiem zdarza, że ludzie gubią się w lesie lub wyrządzają sobie krzywdę, ponieważ zboczyli z oznaczonego szlaku. No niestety to jest racja. I tutaj też mamy edukacyjną wartość, super. Dlatego umiejętność jazdy na orientację jest bardzo ważna. Zanim przejdziemy do właściwego szkolenia, zobaczymy, jak sobie poradzisz z pierwszą trasą na orientację, którą przygotowałem. Będę Ci mierzył czas, ale to tylko próba, więc nie musisz się spieszyć. Ruszaj w drogę i baw się dobrze. Gotowa? Start! No dobrze. Zostawiłem koszulkę, nie sprawdziłam jaką. Znajdź wszystkie punkty na orientacji, gdy bieg się rozpocznie, do Twojej mapy M zostaną dodane białe plamy. W pobliżu każdego białego punktu znajduje się wymagany punkt kontrolny. Kliknij powrót, punkt kontrolny, sorry, aby go oznaczyć. Gdy zaliczysz już wszystkie punkty, powróć na start, aby zakończyć bieg. No dobrze. A nie mam białych punktów, tylko pomarańczowe. No ale dobrze, niech Wam będzie. Ja jestem ogólnie w tym lamą, także sorry. Nie komentujcie mnie bardzo źle. Bardzo bym prosiła. Jejku, patrzę na mapkę, sorry. Ja mam tak, że właśnie patrzę na mapkę. Skupiłam się już na jednej rzeczy. Nie do końca na wielu. Więc wiadomo, że osoba, która dobrze widzi, to spojrzy z daleka. Ja patrzę z bliska, więc wiadomo, że widzę dużo mniej na ekranie niż ktoś, kto patrzy z daleka. No dobrze, postaramy się tutaj to jakoś ogarnąć w miarę. Tu jest drugi, ej, koń. Tu jest drugi. I trzeci jest za nami, tylko gdzie, ja się pytam. I ten trzeci punkcior. Fajna muzyczka, tę fajną muzyczkę tu zrobili. Tam, dobra, chyba tam, tak, tam. Dobra, jest. Nie jest dobrze. Dobra. Może nie jest tak źle. Dobra. No, może nie jestem jakąś super szybką osobą, wybaczcie. Nigdy nie byłam, tak naprawdę. Więc w sumie nie jest tak źle. No dobra, znalazłam te punkty, wracam do UF naszego przystojniaka. Czy ja dobrze jadę?
O Jezus, chyba dobrze jadę. Tu jest strzałeczka. Tidim! Dobrze. 1,23, trochę długo, ale dobra. Nieźle, całkiem nieźle. Oczywiście w sytuacji zagrożenia życia, im szybciej odnajdziesz kluczowe punkty, tym większa szansa, masz szansę, żeby kogoś uratować. Super sprawa, bardzo ważny przekaz. Coś Ci powiem, jeśli chcesz trenować, wracaj tu co dzień, żeby przejechać nową próbę. Im więcej będziesz ćwiczyć, tym lepiej przekonasz strażników leśnych o tym, że w sytuacji awaryjnej mogą na Tobie polegać. Mam nadzieję, że wkrótce znów się zobaczymy, Lilian. Super, fajna, bardzo fajna, fajne questy. Dostaliśmy koszulę uncję i bardzo dużo punktów dla konia. Koszulę uncję na tak. No i jest jakby no od strażników leśnych, więc wiadomo. No ale bez żadnych punktów, więc trochę kiepsko. Dobra. No ja wiedziałam, że to będzie ten posterunek strażników, no bo to było oczywiste. Ognisko, miejsce dla koni, w lesie, jakaś przyczepa, jakieś domki i tak dalej. Było to oczywiste dla mnie. No ale wiecie, no wiadomo, może ktoś się nie domyślał, ale tutaj jest bardzo ładnie. I to było chyba jedno z pierwszych takich miejsc, które zapamiętałam na ten... O, tu jest jakaś chorągiewka. No, nawet nie wiedziałam. Nie teraz, mamo. Mamo, nie teraz. No dobra, no to robimy to zadanie dzienne jeszcze. I na tym zakończymy już to nagrywanie zupełnie. I na tym zakończymy zadania z Mistwalu. Witaj ponownie z tego tygodnia. Witaj ponownie, Lilian. Gotowa na kolejny dzień treningu? Na kolejny dzień. Tu jest bardzo dużo dla konia i to jest super. Bo naprawdę to jest super, super, super sprawa. Dobra, jeden punkt jest tutaj gdzieś obok. To już go ciśniemy. Uaa! Ale gdzie? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tam. No jakbym się nie zahaczała, to może byłoby prościej, co? Dobra, tu jest jeden. Jeden punkcior. Mam, jakie ładne kwiatuszki z tego wylatują, że kwiatuszki, takie jakby kwiatuszek. Dobra, ciśniemy po resztę punktów. Kontrolnych. Zobaczymy, czy jestem w stanie kogoś uratować z moją szybkością i ogarem. Drugi punkt. I wiem, że trzeci jest na górze. Tada! Bo już to przecież robiłam, a też szukałam na dole, ale wiem, że jest na górze, więc trzeba już na górę jechać, to już wiedziałam, widzicie? Dlatego jestem takim szybkim, szybkim kierowcą konia. I tu jest ten trzeci punkcior właśnie. Dobra. I uj, skacz. Biegniemy, bo to że chodzi o ratowanie życia. Nie, sorry. Pozdrawiamy oczywiście. Biegniemy. I jesteśmy. Ta-dam. No, półtorej minutki. Myślę, że nie jest tak źle, ale nie jest też jakoś super. Dobra. To dobry czas, Lilian. O, dziękuję bardzo. Wróć jutro. Zobaczymy, czy uda Ci się poprawić wynik. Jak tak dalej pójdzie, niebawem zostaniesz honorowym strażnikiem miejskim. O, leśnym. O, pięknie. No dobrze. Mili Państwo, i na tym zakończymy właśnie odcinek. Bardzo Wam dziękuję. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia na końskim szlaku. Startujemy. Pa, pa. Komentujcie, subskrybujcie i łapajcie w górę.